Moi drodzy, witajcie. Dzisiaj tak wieczorkiem, gdzie u mnie misja. Misja Wrota Śmierci, jak sobie widzicie. Wątku głównego, no nie? Na Silence, a więc... Rzecz ciekawa. Nie wiem, czy ze względu na to, że o, mam 5 punktów, bo będzie rozdaję. Kocioł zrobiłem, nie? Nie jest to. Mam maszyn do opanowania. Mogę opanowywać. I jednak to, które maszyny. Warsztat pod kadłubem martwego Horusa. Idealne miejsce, ale na kryjówkę Silence'a. Pytanie, zabijać. Co on tutaj robił? Urządzenie mryga. Chyba Silence chce, żebym to sprawdziła. Biedny Hades, w takiej ciasnocie nie możesz myśleć, nie możesz mówić. Jeśli chodzi o procesor kulisty Tytana, już przywykłeś do tego. Kiedy cię tam wgram, będzie ci o wiele wygodniej. Przynajmniej do rozpoczęcia przesłuchań. Okej. Okay. To się update. Infiltratorka tak dobrze żyć. Bomby dymne. Rypią mnie te bomby. Skonsumowane. Ale ja tutaj czuję, że zaraz... Porka. Ładnie to idzie. Fajne jest to. Aloy. Uznaj tę wiadomość za sygnał, który macie wyprowadzić z mgieł niewiedzy. Użyłem środków wybuchowych, by oderwać kulisty procesor od Tytana nad nami. To idealna klatka dla naszego znajomego Hadesa, aby skłonić go do współpracy. Powiedz jej, o czym mówiliśmy. O tajemniczym sygnale, który dał ci życie. Sygnał dla mnie. Tylko dla mnie. Sygnał odbierałem 1,7,2,2 lat. Potem ucichł. Nie mogę przerwać restartu Gali. Ale... A ty znowu o tym? Chciałbym ci przypomnieć, że to ty zawiodłeś. Widzisz więc, Aloy, można zrestartować Gaję. Jeśli chodzi o to, gdzie jest kopia, cóż, musisz potruchtać za mną, by się dowiedzieć. Myśli, że wszystko ma pod kontrolą. Ale inaczej nie dowiem się, gdzie przeniósł kulę. Może warto najpierw dobrze się rozejrzeć. Oj, warsztacik. To jakiś dziennik? Większość wyczerniona. Silence się napracował, żeby zmusić Hadesa do mówienia. Tak, tego nie użyję. Co mi z tego?
zamek panu. Dobra, teraz ma 22, 40. Proszę. Matematyka jest. Pasów. Lepiej sprawdzę, dokąd prowadzi ten ślad. Nie ma żadnych śladów. Cholera jeden. A, że to... No i jestem. Podążam za Silencem jak jakaś owca. Po tym, jak wrobił mnie z lancą, żeby ukraść Hadesa. Żądną zniszczenia szaloną SI. Nie mógł mi po prostu pozwolić jej zniszczyć. Dlatego teraz będę musiała znosić jego bełkot. Złomiarza mogę opanować akurat, ale tego tutaj skurczybyka chyba nie za bardzo. Dotność... Ja pro. Dotność tam... Bardziej. Spróbuj. Co nie zrobisz? Plazma nie będzie skuteczna. Poszukałem.
zaklęcia bym go opanował, albo chociaż test. Grupa złomiarzy potrafi rozłożyć każdy kawałek ziemi. Ja zauważyłem, że może tak było też w jedynce, ale tego nie pamiętam. Mimo wysokiego poziomu trudności wystarczy sposób jakieś tam po prostu ulecenie. Nie? Tam sobie łatwo z tym poradzić. O. Też znowu, aha, wysoko pani się nie spada. Makao, jak to było rozpykane, szak. Z tym gościem sobie poradzę raz, dwa, tak mi się... Wiadomo, że nie ma co tam też... biurka obrastać, no nie, ale... Aż się, dobra, tak. Żyje. Ej, dobre rypnięcie to było. Ha, ja. Nice, to. Warto było w tą infiltratorkę testować. A idzie tutaj sobie. Silence najwyraźniej jest przekonany, że znalazł kopię zapasową Gali, ale jak? Każde miejsce, każdy trop, wszystko na nic. Wszystkie kopie zostały zniszczone. Więc co mu powiedział Hades? Dźwignął go tak dla zasady.
No i co teraz? Mój fokus wykrywa jakiś nadajnik lokalizacyjny. Na razie zostawię je w spokoju. Spodziewałam się, że kogoś tu spotkam. Warto uzupełnić zapasy. Witaj! Co Nora robi tak daleko na zachodzie? A, nieważne, nieważne. Jeśli potrzebujesz, mam zapasy do przetrwania w dziczy. No to ty masz, gosiołeczko. Panie, tutaj przez... To niby tak, ale to bardziej. Kupiłaś bardzo sprawny kawałek sprzętu. Jeszcze danych do dominacji tej maszyny. A, tutaj. Muszę rozejrzeć się za innymi kotłami. Trzeba. O! Co ona? Prąd nie da mi zbyt dużo. Co
Teraz. Ruiny. Dobra. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Silence wykorzystał tę maszynę do targania zdobyczy. To musi być kula, w której zamknął Hadesa. I te drzwi. To chyba kompleks Faro. A może nowy świt? No dalej, Hades. Jesteś tam? On chyba... Za dobrze z tobą. Ty jesteś Aloy. Przyszłaś mnie zniszczyć. Tak. Tym razem na dobre. Chyba nie. Wciąż jesteś zagrożeniem dla Gai. Kiedy ją przywrócę... Się okaże, że to Gaia jest zagrożeniem, a on nie. Nie zdobyłaś jeszcze kopii Gai. Czyli Gaia nie istnieje. Ziemia zginie. Ty także, a ja mimo awarii zwyciężyłem. Co takiego zrobił ci Silence? Jakbyś był pusty w środku. Silence przesłuchiwał mnie. I co mu powiedziałeś? Oddanych rozpad struktur pamięci. Ty naprawdę niczego nie pamiętasz? Pamiętam ciebie. Jak tego, że pokonałam cię w Iglicy? Dobra, to do niczego nie prowadzi. Kiedy tajemniczy sygnał cię przekształcił, dał świadomość także innym pod funkcją Gai. Uciekłeś, kiedy Gaia sama się zniszczyła, ale one również. Gdzie się ukryły? Każda funkcja przeniosła się na podstawie. Błąd danych, rozpad struktur pamięci. Banda szalonych SI jest nie wiadomo gdzie i robi nie wiadomo co. Hephaistos zabija corocznie tysiące ludzi maszynami, które wciąż produkuje. A ty prawie zniszczyłeś świat.
gdzieś tam siedem innych podfunkcji sieje zamęt. Nieciekawa perspektywa. Jesteś nieszczęśliwa. Dobrze. Ktoś ci kiedyś mówił, że masz czarującą osobowość? Wykrywam ironię. Tak, tak właśnie myślałam. Silence pytał cię, gdzie znaleźć kopię zapasową Gai. Dosyć. Czas z tym skończyć. Czy Aloy wciąż myśli, że odnowi Gaję i ocali życie na Ziemi? Tak. Wciąż tak myśli. A zatem cię oszukano. Wymarcie nieuniknione. A co ty możesz wiedzieć? Dwa razy usiłowałeś zniszczyć wszelkie życie i dwa razy zawiodłeś. Jeśli ktoś tu wymrze, to tylko ty sam. I nie będzie lancy, która by cię ocaliła. Błędna odpowiedź. Hades już trzy razy wygasił życie. Co? To zapamiętałeś? Tak, dane nietknięte, nieznane biosfery likwidowano w latach 2154, 2161, 2168. No i to było wieki temu. Takie było twoje zadanie. Aktualna biosfera to piąta wersja. Szóstej wersji już nie będzie. Nie będzie takiej potrzeby. Ja ją ocalę. Nie znasz całej prawdy. Szukają cię. Główne wejście gotowe. Prowadź nazwisko i rangę. Elizabeth Sobek, Alfa 1. Główne wejście aktywowane. Usuwanie protokołu zagłady. Była lanca, nie ma lancy. Aloy. Widzę, że załatwiłaś Hadesa. Tak. Tylko oby pozostał martwy. Tak. Możesz mi... Zaufać? Tak. Zaufać. Skoro zrobiłem to, czego byś nie dokonała i posiadłem bezcenną wiedzę Hadesa, możesz mi zaufać, że tym razem chciałem, abyś go zniszczyła. Czyli co, znowu wracamy do holograficznych rozmów? Czyżbyś się obawiał, że cię zadźgam? Jest powód dla... Wciąż nie zmieniłeś oprogramowania. Czyli za każdym razem, kiedy cię wzywałam, mogłeś po prostu odpowiedzieć. Ale jak widzę, wolałeś mnie po prostu szpiegować. Mój świat przestał się kręcić wokół ciebie dawno temu. Miałem co robić. Niezliczone godziny studiów. Rzecz jasna, żmudnych, choć niezwykle istotnych dla losu naszej planety. Oczywiście. Ty chciałeś ocalić świat. Racja. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do ciebie, ja osiągnąłem wyniki. Znalazłeś kopię zapasową Gai, czy nie? O tak. Myślę, że tak. Gdzie? Voilà. Jak sądzisz, czemu cię sprowadziłem? Za tym włazem kryją się ruiny instalacji, w której udoskonalono protokół wymarcia Hadesa. Testy liczące sobie setki prób, a w każdej z nich kopia zapasowa Gai. Hades ci to powiedział? Chwilę to zajęło. Ale tak. Więc... Jesteś gotowa zdobyć to, czego szukałaś ostatnie pół roku? Czy będziesz tutaj stać z rozdziawioną gębą? Podobno byłeś zajęty. Wyjątkowo zajęty. Jednak nie na tyle, by nie nauczyć buntowników Tenaktów dominować maszyny i je ujeżdżać. Aloy, twoim jedynym zmartwieniem powinno być teraz zdobycie kopii Gai. Może gdybyś się skupiła, uzyskałabyś jakieś wyniki. A jednak nie zaprzeczyłeś, Silence.
Możesz to rozumieć jak chcesz. Czy Hades zdradził źródło tajemniczego sygnału, który go wybudził i chciał zniszczyć życie na Ziemi? Tak, zdradził. Zdradzisz je może? W swoim czasie, ale po kolei, Aloy. O ile wiem, wciąż musisz zrestartować wyjątkową SI imieniem Gaia. Ta. Tę Gaję, która 20 lat temu musiała się unicestwić z powodu sygnału. Ucichł już wiele lat temu. Nie jest już groźny. A co jeśli powróci? Nie powróci. A nawet gdyby... Szczegóły są złożone, ale bez udziału Hadesa sygnał nie zadziała. Usuń Hadesa z kopii zapasowych, a Gaja będzie bezpieczna. Więc nie trać czasu. I ruszaj po kopię. Dobra, to od początku. Hades powiedział, że istnieją kopie Gai tutaj. Tak. Przynajmniej były. 1000 lat temu. Kopie zapasowe, które ocalały, kiedy Tetfaro usunął kopię Apolla. Racja. Według Hadesa obiekt był niedostępny dla nikogo z zewnątrz. Nawet Tetfaro nie mógł ruszyć tych danych. Kopie. Kompletne dane Gai i jej podfunkcji. Wszystko, czego potrzebuję do restartu systemu. Do odzyskania kontroli nad terraformacją i ocalenia życia na Ziemi. Tutaj. Tak mówił Hades. Więc na co jeszcze czekasz? Dobrze. Przeszukam kompleks, żeby znaleźć kopię Gai. Ale żeby było jasne, Silence, jeśli to kolejna z twoich sztuczek... To jest włas z zamkiem genetycznym. Tylko ty jesteś w stanie go otworzyć. Jak mam podłożyć tam pułapkę? Oszukaj mnie jeszcze raz, Silence. A nasza następna rozmowa będzie twarzą w twarz. Chociaż będzie ci trudno mówić z moją włócznią wbitą w gardło. Aloy, dzięki mnie wszystko, czego pragniesz, wszystko, z czym się grzebałaś bez powodzenia przez pół roku, masz teraz w zasięgu ręki. Słuchaj, wiem, że jako wyrzutek Nora nie nauczyłaś się dobrych manier, ale w takiej sytuacji możesz powiedzieć dziękuję, a ja powiem proszę bardzo. Oj drodzy, 34 minuty. Chyba czas zakończyć ten odcinek, także dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Otworzymy łaz z zamkiem genetycznym. Cześć!